Dzień dobry Państwu. Chciałabym podziękować Pani Krystynie Radke za nominację. Na wierze lubię czytać i przeczytam Państwu wybrany kawałek z książki, którą obecnie czytam. Noc. Siedzę przy oknie i patrzę w gwiazdy. Ludzie od zawsze patrzyli w niebo i zadawali sobie pytanie, co tam jest w górze i jak działa. Mówią, że z gwiazd można wyczytać całe życie, poznać przeszłość i przyszłość. Bo gwiazdy są na początku wszystkiego. Po nocy zawsze jest dzień, a potem noc i znowu dzień i noc. Jak ta dzisiaj, pełna gwiazd. Nazywam się Mateusz Rosiński. Dzisiaj kończę 29 lat. Jestem człowiekiem. Życie składa się z przypadków, tak jak z narodzin i pogrzebów, śmiechu i łez. 5 maja 1981 roku obchodzono Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie. Może to przypadek, może nie, że tego dnia przyszedł też na świat Mateusz Rosiński. Mamusia dostała buli podczas szycia, tatusia nie było. Razem z kolegami siedział na dachu cegielni. Strajkował. Mamusia nie chciała go puścić. Prosił, przysięgał, czarował i się zgodziła. Kiedy mamusia dostała buli, Matylda, moja starsza siostra, zbiegła piętro niżej do Talarczyków. Pan Talarczyk był milicjantem. Porządny chłop, chociaż glina, mówił o nim tatuś. Sierżant Talarczyk miał telefon, my jeszcze nie. Przyjechało pogotowie, gdy zabierali mamusię, powiedziała do Matyldy. Jak ja spojrzę Kalinowskiej w oczy, ma jutro komunię, miałam skończyć jej garsonkę. Mamusia była krawcową, nie skończyła garsonki, urodziła mnie. Potem wiele razy zastanawiałem się, czy na pewno warto było pchać się na ten świat. Poród był trudny, mamusia i ja omal nie zmarliśmy tego dnia. Tatuś, jak się dowiedział, zszedł porynnie z dachu cegielni. Czekał przed szpitalem do rana. Rano lekarz powiedział mu, że nie chciałem wyjść i musieli pomóc sobie kleszczami. Poród kleszczowy to się nazywało. Wyjęli mnie z mamusi jak gwóźdź ze ściany. To mamusia pierwsza zauważyła, że coś ze mną nie jest tak. Było to pół roku po moim urodzeniu. Lekarka, do której poszła, nie widziała nic złego w tym, że zawsze wtedy, gdy mamusia próbuje mnie karmić, moja głowa opada do tyłu. Niech pani da spokój temu dziecku. Czego pani chce? W miarę jak dorastałem, już nie tylko mamusia widziała, że coś ze mną jest nie tak. Lewą dłoń miałem przez cały czas zaciśniętą, prawa nie była zaciśnięta, ale za to jej powyginane palce były wciąż sztywne. Nie dawałem rady ich zgiąć, nie dawałem rady nic chwycić i wcale mnie nie słuchała. Często sama z siebie wystrzeliwała do przodu albo w bok. Kiedy podrosłem, dowiedziałem się, że nazywa się to spastyka. Ale wtedy, gdy miałem 1,5 roku, tego nie wiedziałem i mamusia też nie. Dziękuję. Przeczytałam kawałek książki Macieja Pieprzycy, Chce się żyć. Nominuję do czytania moją córeczkę Martynkę Rzymek.